Legnickie Centrum Kultury dostanie dodatkowe pieniądze. Taką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji. Nie wszyscy z taką decyzją się zgadzają. Opozycyjni radni nie mogli zrozumieć, dlaczego LCK dostaje kolejne pieniądze i jak to jest możliwe, że mając budżet w wysokości 4 milionów złotych rocznie, ma problemy finansowe. Zastępca dyrektora tłumaczył się radnym z wydatków instytucji. Na wniosek radnych ujawnił, ile kosztowało święto Legnicy. Było to 419 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że na tę imprezę LCK dostał w grudniu 2014 roku dodatkowe 360 tysięcy złotych, a to i tak nie wystarczyło. Na krechę zorganizowano także Satyrykon, Legnicką Akademię Filmową i Konwersatorium Organowe. Pan dyrektor, świadomie bądź nie, pewnego rodzaju beztroską finansową się wykazał. Tak? Skoro mówimy, że tak wcześnie zaczynamy organizować imprezę, to tym bardziej już powinniśmy wtedy wiedzieć, jakie będą jej koszty, a nie potem przychodzić i wyciągać ręce radni dadzą. Podczas sesji pojawił się również wniosek klubu Porozumienie dla Legnicy o powołanie komisji do zbadania działalności Legnickiego Centrum Kultury. Jako klub radnych jesteśmy pełni obaw co do dalszego funkcjonowania Legnickiego Centrum Kultury. Zastępca dyrektora Legnickiego Centrum Kultury tłumaczył, skąd biorą się problemy finansowe instytucji. Budżet wyjściowy jest za mały. To tylko o to chodzi. I dlatego potem, żeby zrealizować pełny program i wszystkie działania statutowe LCK-u, po prostu nie jesteśmy w stanie tego wykonać przy tym budżecie wyjściowym, który po prostu jest. Wiceprezydent Zienkiewicz zwróciła uwagę również na to, że koszty stałego utrzymania Legnickiego Centrum Kultury będą rosły. Związane jest to z remontem kolejnych sal w Akademii Rycerskiej. To powoduje, że poziom kosztów stałych będzie rósł i w budżecie musi być on uwzględniony. W ostatni weekend odbyła się pierwsza gala Disco Polo. Czyżby to kolejna impreza zorganizowana na krechę?